Nintendo 64 jest przedstawicielem piątej generacji konsol, debiutując w Europie 1 marca 1997 roku. Największą innowacją 64 był dołączany do każdego zestawu analogowy kontroler. Konsola doczekała się kilku przełomowych produkcji, takich jak Mario 64, obie części Zeldy, a także GoldenEye 007 oraz Perfect Dark. Nie wytrzymała jednak rywalizacji z nowym graczem, jakim było wówczas Sony z ich pierwszym PlayStation, przegrywając wyścig o fotel lidera tej generacji konsol. Widoczny tu egzemplarz kupiłem na Eliksie, z wybrakowaną lewą częścią obudowy. Po tym jak pęknięty jest plastik, zakładam, że ktoś mógł po prostu nadepnąć na konsolę. Na szczęście, wnętrze 64 nie ucierpiało i sprzęt jest w pełni sprawny. Jeszcze przed OLX-owym zakupem zamówiłem na AliExpress nową skorupę w niebieskim kolorze, z myślą o jej wymianie w 64, która jest w moim posiadaniu od ponad 17 lat. I taki był pierwotny pomysł na ten film, ale po znalezieniu uszkodzonej konsoli na OLX-ie porzuciłem ten pomysł. No bo hej, fioletowa 64 o wiele bardziej potrzebuje odnowienia. Bardzo pozytywnie zaskoczyła mnie jakość nowej obudowy i nie wiedząc, że to zamiennik, łatwo można ją pomylić z oryginałem. Wszystkie elementy są porządnie odlane, a plastik sprawia solidne wrażenie. To, że jest to kopia, najłatwiej poznać po samym kolorze skorupy. Bo jeżeli się nie mylę, Nintendo nigdy nie wypuściło konsoli o takiej barwie. Do zestawu dołączony jest zestaw śrubokrętów, który powinien wystarczyć do zrobienia przekładki. Jednak wynikną tu małe problemy. Jeszcze przy naturalnym świetle zobaczmy różnicę w barwie obu obudów. I za chwilę przejdziemy na warsztat, aby zabrać się za rozkręcenie konsoli. Cały proces będzie banalnie prosty i przyjemny, więc możemy zaczynać. Dołączony do zestawu śrubokręt ma za mały gwint. Jest to prawdopodobnie klucz 3,8 mm. Do ogarnięcia tematu potrzebujemy klucz 4,5 mm, więc po prostu użyję mojego starego śrubokręta. Ok, rozkręcam konsolę na części pierwsze. Nintendo 64 mamy rozkręcone. Zabieramy się za wyczyszczenie płyty głównej alkoholem izopropylowym.
zabieram się za pozbycie takich dziwnych parchów z metalowych osłon oraz radiatora, a później wypoleruję wszystkie elementy. Z górnej części obudowy musimy zabrać śruby oraz sprężynki klapek od slotu na karty i przełożyć je do nowej skorupy. Wszystko działa tak jak powinno. Zabieramy się za przyklejenie loga na front konsoli. Możemy zacząć składać 64 w całość. Do pełni szczęścia brakuje mi jeszcze przeklejenia naklejki znamionowej ze starej obudowy do nowej. Konsola gotowa. Pora spojrzeć, jak wyglądało Nintendo przed przystąpieniem do prac oraz na efekt końcowy, a także test sprzętu. We'll be right back.
Jeżeli materiał się podobał, motywująca łapka w górę oraz subskrypcja kanału, jak najbardziej mile widziana.